Obiad odchudzający nad rzeką i ławką. Tu po drodze zerwałem jarzębinę, nawłoć i żołędzie. Odkładamy to jako dekoracja i do pracy. Groszek. Tak. Groszek, tak. Fasolka biała. Trzeba odlać ten soczek. Tak. Fasolka szparagowa. Pomidory krojone. I fasolka czerwona. Też zlać sok. Czyli odlewamy ten sok od fasolki, a reszta może być. Od groszku może być, od takiej fasolki może być, ale nie może być od tego, od fasoli czerwonej. Do tego dodajemy soli, pieprzu i papryczki czerwonej, ale nie pikantnej, tylko słodkiej. I oczywiście odrobinę cukru. Tak. No i na koniec, kochani, mało miejsca, ogórki konserwowe. Pokroić. Nóż jest z tego. Nóż jest krzyżacki. Ma mało miejsca. Tak. Ogórki konserwowe pokroić. Ogonek niekoniecznie. Tak. I jeszcze jeden. Ogórki nadają takiego smaku. Tak jak człowiek musi mieć smak. Nie może być taki mdły. No i te ogórki tutaj dosypujemy. No mała ta, powinienem zabrać taki garnek. To by było wtedy łatwiejsze do mieszania. Tak. I pomieszać. Obiad odchudzający. Duszą mi na kilka osób. Ale to resztę zgarnę do domu. Tutaj widać, jak mieszam. Zobaczcie, jaki kolorek wyszedł. Tak? I ciekawostka. Na koniec gwóźdź programu. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Patisony konserwowe. Sprawdźcie sami. Jest tak napisane. Sprawdźcie sami. Jest tak napisane. Patisony konserwowe. Obiad odchudzający. I na koniec na chlebek można położyć sobie łososia. Jeden plasterek, żeby nie było, albo dwa. Jeden i pół. No i zobaczcie. Kochani, obiadzik przygryzamy. A jeszcze posmakuję, powiem wam, jak smakuje patison. Przepraszam za rękę, ale to nic.
Dziwnie. Trochę jak ogórek, trochę jak dynia, jak gruszka. Tak trochę trzy w jednym. Patysona zjadłem. Tu jest Bambi. Duża kajławka. Tutaj mój stół kuchenny. Tam są tablice o zwierzętach. Historia, jak żyją, gdzie, ile, co, kiedy, gdzie, kto z kim. Tam tablica o mrowisku. A tam ścieżka rowerowa. A tam most, który jest nowy dla spacerowiczów przez rzekę Iławkę. A tu Stasiu Wierzchowski. Dziękuję.